Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z budowy Terminatorka firmy Ashet. Także na dzisiaj mamy przygotowane dwa numerki kolejne. 12 i 13. No, także ominęliśmy jeden sobie tydzień, ponieważ mieliśmy lekkie problemy. Czekałem na lekki zwrot z firmy Ashet, ale już mi przysłali brakującą część. Czytam część z defektem, więc wszystko jest wymienione, wszystko jest już naprawione i teraz będziemy sobie mogli kontynuować naszą budowę. Dobra, przechodzimy do gazetki numer 12. A w gazetce numer 12 będziemy dzisiaj się zajmować budową i montażem prawego przedramienia. Także dosyć ciekawy element, jeśli tutaj sobie możecie spojrzeć. Także tutaj mamy prawe przedramię. No i będzie jedna z tych tutaj elementów, jedna z rurek, tu jeszcze później będą dwa do zamontowania, dłoń już robimy, tutaj też już zaczynamy, no i górę prawdopodobnie za niedługo też skończymy robić. Dobrze, będziemy mieć takie elementy jak tutaj są pokazane, więc za dużo tutaj pracy nie będzie. Mamy tutaj instrukcję montażu, kilkanaście kroków, 9, 10, 12 kroków z tego co oni pokazują, więc jest ok. W dalszej części gazetki mamy znowu o powrót do przyszłości i informacje, no i wizja przyszłości z lat 50. Także można sobie to wszystko popatrzeć też. Dobrze, przystępujemy do budowy i do pokazania części. Części są już wysypane, części są już przygotowane do montażu. Tutaj mamy oczywiście tą część przedramienia. Jest to rurka plastikowa. Szkoda, że jest to plastikowa rureczka, mogła być metalowa. Ja bym wolał zobaczyć, żeby on był cały gdzieś tam z metalu. No ale cóż, tak samo ten element, który tutaj trzyma, też jest plastik. Tutaj mamy też plastik, także no dzisiaj jest plastik fantastik, ale te rureczki, które tu są, one są z metalu. Także chociaż jeden element. Dobra, to sobie wyciągniemy, to sobie odpakujemy. Ja sobie ostatnio też nożyk troszeczkę ostrze wymieniłem, więc muszę uważać. Jest dużo bardziej ostre, że tak powiem. Więc no nieciekawie. Jakby się człowiek zaciął, to wiecie. Szpital murowany. Chociaż i tak jeszcze żadnej szkody sobie nie wyrządziłem. Tutaj to pracując, więc całe szczęście. Dobrze, rureczki są takie, no powiem wam takie, jakby to określić, jak gumka do włosów. O tak bym to określił. A jaka sprężynka rozciągająca się, nie? No. Dobrze, także będziemy te cztery elementy musimy zamontować, a raczej zakleić w element tutaj. Nie wiem, czy tu widzicie, tutaj mamy takie wgłębienia, może jeszcze bliżej, takie wgłębienia i w te wgłębienia będziemy musieli sobie te cztery rureczki zakleić. Czyli mniej więcej tutaj, jak mamy pierwsze wgłębienie, widzicie? Czekajcie, ja to jeszcze może troszeczkę wam przybliżę, żebyście wy jeszcze to bardziej dokładnie widzieli. Okej, więc tak. Tak jak mówiłem, tu są wgłębienia i na te wgłębienia będziemy musieli sobie montować. Są cztery wgłębienia. Raz, dwa, trzy i cztery, prawda? Ostrzy. Także do tego celu użyjemy kleju. Ja sobie troszeczkę zaopatrzyłem się w inny klej teraz. Kupiłem sobie taką kropelkę, Patex w żelu. Myślę, że on będzie lepszy dla nas troszeczkę. Ja sobie go też nałożę na plastik i z tego będę sobie pobierał, że tak powiem. Nie za dużo, ale żeby to nam było. Sekundeczka. Dobra, mamy żel nabrany, ale tak, ja sobie do tego celu użyję takiego drucika, żeby go nałożyć, bo on jest dosyć cienki, więc jak ja sobie go ponabieram, ten żel, no to będę mógł sobie, wiecie, tutaj ładnie przysmarować to wszystko i ładnie dokleić, nie? Tym żelem. Ale widzę, że on dosyć szybko wysycha. Szkoda, bo wiecie co, bo są takie żele, które tak nie tak szybko wysychają. Ten jakoś tak ekstremalnie szybko wysycha. Więc tak średnio bym powiedział z tym wszystkim. No dobra, no to tak, zrobimy sobie inaczej. Jednak użyjemy go bezpośrednio. Nie będę się tu z tym męczył, także nałożymy troszkę tutaj żelku. Patrzcie, jedno i dwa, może chociaż mógłbym to pojedynczo w sumie robić. Może byłoby lepiej i lżej. I teraz, żeby to dobrze przycelować, troszkę się wam tu odbija pewnie to światełko, żeby to dobrze przycelować, no, żeby to się w ogóle złapało i chciało złapać. Kurde, powiem wam, jest to filozofia normalnie ekstremalna. No. Okej, no nie bardzo chcę. No, powiem wam, filozof ze mnie to żaden przy tym.
Pasowałoby to czymś przytrzymać, bo to jest takie, wiecie, duże, mały element, a jednak on nie chce być na swoim miejscu. Także dajcie mi sekundeczkę, to zaraz wszystko tu będzie. Także widzicie, no to jest po prostu praca precyzyjna, żeby to zakleić, nie? Plastik to wszystko, noż, kurde, wchodź. O, chyba teraz się dopiero trzyma. Także potrzymajmy. Nie, no to nie działa. To nie działa. To się nie prądzi. To trzeba jeszcze raz. To trzeba, wiecie. To trzeba od razu, w sekundzie. Może, wiecie. Ja nie wiem, jak to kurde ludzie robią, że im to wszystko działa. Taka cieniutka to jest, wiecie, o. Cieniutka rureczka, którą najlepiej właśnie złapać i przytrzymać. Tak jak w instrukcji jest. Każą ją złapać, przycisnąć i się ma trzymać i zakleić. Także potrzymamy. Precyzja wykonania zerowa, bym powiedział, a ten Patex widzę, że nie bardzo chce kleić ten element. Chyba, że ten żel też z drugiej strony nie jest taki. No jest cyjanoakrylowy, to od razu wam mówię. O, chyba się zakleiło, w końcu coś złapało. Super. Dobra, jeden elemencik mamy. Jedziemy z kolejnymi. Mam nadzieję, że te się przy okazji nie odkleją, prawda? Dobra, jedziemy z kolejnym elementem. Już powinien być troszkę lżej, bo to tylko ten pierwszy pewnie nam sprawiał taki, wiecie, większy problem. Te kolejne powinny już nam robić, że tak powiem, lepiej się, prawda? Dobrze, dobrze, ten drucik mam, tym drucikiem się tak dobrze to w miarę przytrzymuje. Okej, okay, drugi jest już też, to jedziemy w trzeci element. Czekajcie, bo ten jakiś taki. Mi się wydaje, tutaj coś troszkę się zakrzywił, ale już tutaj chyba tego nie poprawię. No, dobra. Coś tam troszkę się jeszcze przesunął. Okej, okay, trzeci. Dajmy tutaj. Dobra. Miał być żel. Widzę, że jest normalny klej. Dziwna konsystencja. Wiecie, jak bardziej słyszę słowo żel, to wiecie, to człowiek sobie wyobraża taką formę żelową, prawda? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale to powinno być takie. Gęste, bardziej gęste, niepłynne, tylko właśnie gęsta forma. No ale cóż zrobić. Dobra, trzeci widzę, że chyba też już się złapał. Dosyć szybko, no i jedziemy z czwartym. Także te pateksy chyba nie będę ich używał. Zobaczę, bo kupiłem też super glue w żelu i zobaczę, czy on będzie dużo lepszy. Dobrze, i teraz ostatnie, żeby to się tam ładnie wcisnęło. O. Dobra, i chyba się wcisnęło. Mam nadzieję, że wszystko widzicie, bo ja tak się troszkę skupiam na dole. Też nie patrzę w tę kamerkę, czy to tak super, ale wydaje mi się, że wszystko widzicie idealnie. Dobra, i są cztery elementy zamontowane. Damy im chwilkę, niech sobie jeszcze tutaj podeschną. Ja to troszkę odsunę, już nie będzie tak aż bardzo to potrzebne. Dobra, my będziemy teraz tak. Ten element, który tutaj mamy, rureczkę, jeszcze troszeczkę do góry, żeby to miał ręce i nogi, ten element. Oczywiście do niego będziemy montować to, prawda? To, co właśnie stworzyliśmy, będzie montowane w tą stronę, patrzcie. Tutaj mamy taką dziurkę. Plus tutaj mamy dwa wycięcia, prawda? No i to samo musi tutaj mamy dziurkę na śrubkę i dwa wycięcia. Więc ten element będzie wchodził dokładnie w tą stronę. O, popatrzcie, tutaj i tutaj się ładnie, i tutaj się ładnie zgrywa. Jak to dokręcimy, no to widzicie, pięknie, ładnie będą ścięgna, bym to nazwał. Bardziej ścięgna chyba, no. Spoko. To sobie wkręcimy na śrubeczkę, którą oni też nam tutaj dali. A mianowicie te śrubeczki malutkie, takie króciutkie, dali dwie, więc sobie otworzymy i też jedną wykorzystamy. Zawsze dają o jedną więcej, więc my sobie jedną wyciągniemy i do tego celu użyjemy nasz śrubokręcik, jakiś malutki. Dobra, jest. Okej. Okay. I okej, okay. I wszystko tutaj mamy złapane. Śrubkę możemy śmiało wkręcać. Dobra, śrubka jest już dokręcona, mega, wszystko, popatrzmy, czy to jakoś podochodziło z tej strony. Doszło, bo tutaj widzimy, tu i tak nie dochodziły te zęby do końca i z tej strony też doszło. Ok,
Ten element, co mi się nie podoba, no to tutaj na tym plastiku widzicie takie element, który trzymał cały ten plastik, pewnie przy produkcji. Ja sobie go gdzieś tam w procesie później postaram się papierem ściernym albo wiecie, nożykiem troszkę to zeskrobać, albo papierem ściernym to przejechać, więc myślę, że tego nie będzie. Jakoś tak mi przeszkadzają takie rzeczy. Dobrze. Śrubka dokręcona, pięknie, ładnie. Szalejemy normalnie. Dzisiaj mamy też ścięgna. No kurde, zarębiście, patrzcie. I jeszcze to się normalnie może rozciągać, nie? Więc fajna sprawa. Dobra. Teraz mamy element mocujący całe nasze, wszystkie nasze przedramienne, bym powiedział, rzeczy. Jak widzicie, tu jest element, który ma cztery wejścia. Nas będzie interesować to wejście. O, przepraszam. Wejście, które ma tutaj dziurkę, które ma tutaj, że tak powiem, wycięcie. To wycięcie powinniście widzieć, a jak nie, to już wam bliżej pokazuję. Tu ma wycięcie, prawda? I poza samym wycięciem ma też jeszcze tutaj wypustkę, prawda? Więc to nas interesuje, po tym sobie to identyfikujemy. I teraz tak, odwracamy ten element. Ten element również ma tutaj wycięcie i tu ma, uwierzcie mi, miejsce na tą wypustkę. Więc będziemy sobie to prosto montować w ten sposób, prawda? Na wycięcie, na wypustkę. Halo, halo, ostrość. No, łapiesz? Tak, prosto na to i będziemy tutaj wkręcać śrubeczkę. Oczywiście tutaj się ona wyrówna, o, w ten sposób. No i do tego celu użyjemy śrubek, które oni znowu nam dali. Czyli takich, bym powiedział, dużo dłuższych. Dobrze, to ja sobie też otworzymy. Niech tu wszystko będzie git. Pyk, pyk. Jedną śrubkę pozyskujemy. Dobra. No i tak samo. To jest już trochę większe, więc mam nadzieję, że nam się to jakoś uda. Zobaczymy. Może tak jakoś przyłożę i od tej strony nam się uda tu wkręcić. Czekajcie, jakbym wrzucił tą śrubkę, może ona by bardziej złapała. Zanim bym ten... No, chodź do rączki. O, dobra. No i teraz to trzeba jakoś sprawnie dokręcić, żeby nam się to złapało. Czekajcie, bo to tu nie wchodzi. Okej. Dobra. Trzeba tu w ten sposób trzymać. Dobra, czy się wkręca? Chyba tak. No, kręcaj się malutka. Powinna się wkręcać. OK. Nie ma jakiegoś ciężkiego wkręcania. Wiecie, w plastik zazwyczaj wchodzi spoko. Gorzej wchodzą zawsze te w metal, nie? No i dobrze, no i mamy to wkręcone. Tu element się trzyma. Mamy tutaj, widzicie, ząbek wpasowany. No i nasz element wygląda tak. Teraz tutaj na pewno dojdą jeszcze dwie kolejne rurki. Tutaj też pewnie. Także przedramię spoko. Mógłbym powiedzieć, że to jest połowa mojego tak naprawdę. No taki miał być ten model, prawda? 1:2 w skali, więc jest połowa mojego. Dobrze. Przechodzimy sobie do kolejnej gazetki, ponieważ tutaj to już jest wszystko. A w gazetce numer 13 będziemy się zajmować dzisiaj montażem szyi i elementów prawego palca. Także palec myślę, że zamontuję sobie gdzieś tam pod za kamerkami. To wam tylko gotowy pokażę, bo jednak już tych palców tutaj było i wiecie, i 10 palców szkoda pokazywać. Ale nas co nas interesuje to elementy szyi, ponieważ szyję będziemy montować do głowy dzisiaj. No i będzie kurde coraz lepiej. Także jak widzicie, jest tutaj kroków bardzo dużo na instrukcji jest rzeczy do zrobienia i na finalnie powinno wyglądać tak, cała szyja zamontowana do góry. No dobrze, film coś, jeśli ktoś nie oglądał, polecam. Dodatkowo była też gra. Z tego co pamiętam, coś się też nazywała gra. Świetna, świetna, naprawdę polecam wam. I wizja przyszłości z lat 50. Część druga. Dobrze. No to by było na tyle w tej gazetce. Części mamy wypakowane, części prezentują się tak. Jest to prawa strona szyi. Prawa strona szyi jest w plastiku. Szkoda. Szkoda, że to wszystko jest plastik. Już tutaj mogli dać metal. Według mnie głowa, szyja, czy tam ręce, mogło być to wszystko z metalu. Gdzieś tam w środku mogły być te elementy plastikowe. Tutaj są maskownice tych elementów. Dodatkowo elementy palca i tutaj też są elementy palca, więc ja to odkładam na bok.
Tego nie będziemy dzisiaj używać, znaczy będziemy używać, ale nie będziemy, nie będę wam pokazywał już palca, jak się tutaj tworzy. No i mamy śrubki. Dobrze, to co musimy w pierwszej kolejności zrobić, no to bierzemy sobie element właśnie ten, to sobie odłożymy, bierzemy ten element szyi i na niego będziemy montować element 11,2, który konstruowaliśmy w gazetce numer 11 bodajże. Także ogólnie mamy dwa takie elementy, żeby was nie skłamać. Te dwa będą nam tworzyć, wiecie, całą szyję, prawda? Więc my sobie bierzemy na razie ten element i na niego będziemy montować tutaj u góry. Tutaj u góry mam element 11,2 z gazetki numer 11. To jest właśnie ten cały przegub, który nam będzie trzymał szyję, łączył z tułowiem. No i bardzo prosty montaż. Tu mamy, widzicie, dziurkę. No i tu mamy też takie wycięcia i w te wycięcia będziemy sobie to, powiedzmy, wkładać. Musimy też patrzeć, żeby ten węższy element, widzicie, tu jest grubiej, tu jest trochę takie węższe, bym powiedział, on żeby był w tą stronę skierowany do nas, czyli na tym wygiętym łuku, nie? Ten jest taki mniej wygięty, ten jest taki bardziej wygięty, więc to wąskie, wygięte bardziej w naszą stronę, prawda? Czyli w ten sposób, o, tutaj. Więc to sobie odwrócę i to sobie zakręcę, prawda? Śrubeczki. Chwilę. O, tu. Dobra. Więc jak to wszystko już będzie mieć, no łapiesz ty tą ostrość, dobra. Śrubeczka w tą stronę, prawda? I śrubeczki będziemy używać te, co oni dali. Czyli tutaj takie śrubeczki PB bodajże. PB 6 mm. Dobrze, to sobie przetniemy. Tych śrubek chyba będziemy dzisiaj zużywać dużo, więc ja wysypię prawie wszystkie poza jedną. Jedna jest zazwyczaj w gratisie. Więc wszystkie poza jedną sobie wysypiemy już. Nie będziemy się tutaj bawić z tym wszystkim. No, wychodzisz czy nie? O, one z tego woreczka to tak ciężko czasami chcą wyjść. To jest, wiecie, tak jakby czuć, jakby było coś namagnesowane. Dobrze, no to bierzmy i róbmy. Szkoda. Szkoda życia. Szkoda czasu. Dobra, śrubka się trzyma. Dobra, śrubka dokręcona. Widzę, że ona tak dosyć ciężej wchodzi, ciaśniej to miejsce, ale to chyba będzie ruchome. Zobaczymy później. Jak nie, to jeszcze podokręcam tą śrubkę do końca. Niech na razie stworzę cały ten element i wtedy będziemy sobie decydować, czy to ma być ruchome. Ja jeszcze spróbuję wziąć sobie większy śrubokręcik. Taki bardziej, jak to się mówi, heavy duty. Prawda? Więc... Oj, przepraszam. I teraz tak, dobra, to już chyba ten śrubokręt bardzo dobrze dokręcił. Także elegancko. I teraz my sobie weźmiemy, wiecie, my sobie weźmiemy teraz element, który mamy tutaj też pod ręką, a mianowicie tą głowę, prawda? Ona będzie bardzo dobra dla nas. Kurde, te kamery normalnie rozłożone człowiek ma. Dobra, weźmiemy tak, ten elemencik. I tu mamy też wypustki. Patrzcie, tutaj są pod szczęką też wypustki. I te pod szczęką wypustki będziemy właśnie wkładać tutaj w tą dziurkę. W tą dziureczkę. I tutaj mamy to wycięcie, prawda? To wycięcie też musi wejść tutaj między te dwa elementy. Z czym był problem na poprzednich częściach, to tutaj miałem w tym miejscu, na tym elemencie, miałem tutaj zaspawaną dziurkę, która niestety powinna być rozspawana i przez to nie mogłem śrubki wkręcić. Na razie widać, że to się wszystko, widzicie, rusza, giba, więc jest ok chyba. Dobrze, skoro to był element prawy, bo tutaj mamy oznaczenie R w środku, jakbyście też nie wiedzieli, tutaj jest napisane R. Trochę słabiej to widać, ale jest R, czyli w tą stronę, prawda? Czyli my sobie to tutaj bierzemy, wkładamy, pyk i powinniśmy normalnie to móc kręcić, prawda? Ten element jeden w drugi. My tutaj już tak będziemy mieć słabsze dojście, ale jest ok. No i też użyjemy tej śrubki, jak widzicie, którą tutaj oni dali. Też sobie to dokręcimy. Te śrubki jak zwykle nie chcą wchodzić. To jest normalnie katorga z nimi, nie? Dobra.
Okej. Okay. Też musimy z wyczuciem to wszystko robić, prawda? Dobra, śrubka się chyba dokręciła. Tak, mamy śrubeczkę dokręconą, wszystko pięknie, ładnie. Jak widzicie, no składa się to już coraz lepiej, bym powiedział. Już tutaj mamy szczękę, tu już mamy ten element. Widzę, że strasznie się od tych kurde srebrnych elementów tak światło odbija. Także musicie wybaczyć. Jest. Może jak ja troszkę oddalę, to może będzie mniej się odbijać dla was. Jeszcze staram się troszkę tą lampę może tak przesunąć, żeby... Ale chciałbym, żeby było doświetlone każde miejsce. Dobra, zostawimy na razie tak. Ale będziemy jakoś starać się tutaj może myśleć, żeby to tak super też nie odbijała się w tych elementach. Chociaż ciężko, żeby coś się w metalu nie odbijało, prawda? Dobrze, mamy tak. Mamy te dwa elementy i teraz kolejnym naszym krokiem, no oczywiście będzie... Połączenie tego wszystkiego razem, czyli kolejny element bierzemy sobie i no i nakładamy, prawda? Jeśli sobie nałożymy, pyk, powinno nam się wszystko tutaj ładnie, pięknie zgrać. No, chodź. Teraz tu zobaczymy, bo tu wiecie, tutaj w dziurki musi wejść i tak dalej. Więc każdy element musi gdzieś tutaj wskoczyć na swoje miejsce. O, proszę. I wskoczyło wszystko na swoje miejsce. O, jakiś lak lekki nastąpił. Wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Teraz, dokładnie. No i teraz możemy to wkręcić tak, jak żeśmy wkręcali dotychczas, czyli śrubki. I wkręcamy. O, nie tą stroną. Co ty robisz? Dobrze, czyli śrubeczka jedna. Idziemy ten heavy duty, bo on jest jednak mocniejszy troszeczkę. I jakoś tak te śrubki wkręca lepiej, mocniej, szybciej. Dobra, jedna dokręcona i teraz dokręcimy sobie jeszcze tą drugą na dole. Ej, Mortko. Mortko, wejdź. Mortko, nie rób mi tego. Dobra. No i mamy drugą. Dokręcamy też drugą. No i nasz terminatorek, powiem wam, zyskał dzięki temu całkiem dobrą szyję. Tutaj mamy wszystko już ładnie. Szkoda, że to łączenie jest. Fajnie by było jakby tego łączenia, jakby to gdzieś z boku zrobili, myślę, że z boku mógł być lepsze łączenie niż z przodu. Z tyłu też fajnie wygląda, mamy tu takie, widzicie, zrobione żeberka, jakby to nająć, takie wypustki na kręgosłupie, na szyjnym odcinku kręgosłupa. Też mamy, widzicie, to się też rusza, to jest stabilizacja 100%. I teraz tak, tym możemy kręcić, bo cała głowa... Ona się będzie kręcić, prawda? Czyli my możemy sobie ją po prostu, wiecie, lewo, prawo, góra, dół poprzestawiać, jak widzicie. Także ona będzie też ruchoma, prawda? Dobrze, skoro mamy te dwa elementy, to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Teraz musimy się zająć maskowaniem tych elementów, bo widzicie tutaj takie brzydkie śruby. Do tego celu nam posłużą oczywiście te tutaj, które dali takie plastikowe elementy. No i na nich też mamy napisane, jak widzicie, lewo, prawo, więc też sobie to będziemy... Ja sobie je wytnę, do tego celu mam takie oto szczypciuczki, cyk, cyk. Więc chwila, moment, zostaną, wiecie, wycięte i ten, i będziemy sobie móc montować dalej. Dobrze, ja już wyciąłem sobie te dwa elementy, także tak jak widzicie, tutaj mam dwa elementy lewe. Niech no ja popatrzę, tak, dwa elementy lewe, to w ogóle nie chce się ostrzyć, o dobra, zaostrzyło się, dwa elementy lewe, więc będziemy sobie wkręcać to na lewą stronę, a mianowicie to jest lewa strona, prawda, bo jak sobie patrzymy głowę w tą stronę, to mamy lewo, prawo, także elegancko. I teraz te elemenciki mają wypustki, nie wiem czy widzicie, więc te wypustki wchodzą w te dziureczki, zobaczymy czy będzie klej potrzebny czy nie, mam nadzieję, że nie. Więc standardowo te dwa wypustki, pyk, tutaj wchodzi jeden i drugi element wchodzi tutaj. Powinno to wejść jakoś tak w miarę ciasno.
Okej, okay, w miarę się to jakoś wsunęło. Sprawdźmy, czy to się nie będzie chciało wylecieć przy jakimś uderzeniach. Nawet nie, więc okej. Okay. Można byłoby dać trochę kleju, jeśli chcecie, ale to już według waszych preferencji, prawda? Teraz strona prawa. No i na stronie prawej dokładnie analogicznie tak samo, czyli trzymamy i maskujemy, prawda? Pyk. I druga strona, czy tam u góry, tak samo tutaj, bierzemy i wkładamy. O, i jest. No i elementy są zamaskowane. No, no i skoro mamy to już wszystko zrobione, możemy tu jeszcze ostatni czek zrobić, czy wszystko naprawdę nam się dobrze wkręciło. Raz, dwa, tu jest, z tej strony tutaj też, to się trzyma dosyć stabilnie. Tu będzie można ruszać i tu będzie można ruszać, także spoko. Ten element oczywiście jest nieruchomy, ale tutaj jak dojdzie na to nasadka, to pewnie się będzie też przekręcać. Zakładam, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dobrze. To, co bym wam jeszcze chciał pokazać na dzisiaj, to tylko takie przyłożenie, jak to mniej więcej będzie wyglądać, bo mam tutaj też tą głowę Terminatorka, więc jeśli ją sobie zamontujemy tutaj, no to ona będzie się prezentować mniej więcej już w ten sposób. Patrzcie, tutaj będzie na szyi, wszystko się mniej więcej będzie spoko prezentować, prawda? Jest oczywiście też otwarta szczęka, można sobie, wiecie, otworzyć albo zamknąć szczękę, także naprawdę sympatycznie to zaczyna wyglądać. Czekamy, aż się tutaj cała głowa gdzieś u góry zrobi. No, czekamy na to. Dobrze, to sobie odkładamy, to sobie odkładamy. Ja sobie poza już kamerkami zamontuję ten paluszek, który ma być tam zamontowany. No i to by było na tyle, moi drodzy. Zrobiliśmy dzisiaj troszkę rzeczy, a mianowicie tutaj tą szyję, tutaj ten element przedramienia też. No troszkę było zabawy z nim, ale jakoś się udało. No i paluszek będzie zmontowany też. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki suba, a tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.